Mieszkańcy pewnego miasteczka w południowej Karolinie odkryli, że ich sąsiadką została kobieta, która właśnie opuściła więzienie po 30-letniej odsiadce. Jak się pewnie domyślacie, tak długi wyrok oznaczał poważne przestępstwo. Katie Wood w latach 80. miała odebrać życie 5 starszym paniom. Za to została skazana, choć do dziś przekonuje o swojej niewinności. Razem ze wspólniczką pracowały w domu spokojnej starości. Schorowane osoby w podeszłym wieku były idealnym celem, nie mogły się bronić, a ich nagłe odejście zazwyczaj nikogo nie dziwiło. Jednak pewnego dnia ktoś postanowił powiedzieć prawdę. Kobiety zostały skazane, ale wokół sprawy jest wiele tajemnic, bo nie było bezpośrednich dowodów. Jedna ze sprawczyń jest już na wolności i zarówno policjanci, jak i lokalni mieszkańcy obawiają się, że może być niebezpieczna. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Czwartek 6 października 1988 roku dla policjantów z miasta Walker w Michigan zapowiadał się dość spokojnie. Przestępczość była tam na niskim poziomie. W ciągu poprzednich kilkunastu lat doszło do 5 zabójstw. Przestępstwa, takie jak napady z bronią w ręku czy zgwałcenia, również należały do rzadkości. Jednak w godzinach popołudniowych pewien detektyw otrzymał niespodziewany telefon. Dzwonił funkcjonariusz z sąsiedniej jednostki. Powiedział, żeby jak najszybciej przyjechać do oddalonego o 15 minut jazdy samochodem miasta. Na miejscu czekał na niego mężczyzna, który posiadał istotne informacje w sprawie serii zabójstw. Detektyw od razu pojechał na miejsce. Przekonał się, że na komisariacie faktycznie stawił się pewien człowiek. Przedstawił się jako Ken Wood. 30-latek był zdenerwowany. Jak później przyznał, bił się z myślami. Rozważał, czy postępuje słusznie. W końcu chciał wydać jedną z najbliższych mu osób. Jednak nie mógł się już wycofać. Wywołał poruszenie na 2 komisariatach. Po dotarciu do Walker, znalazł się w pokoju przesłuchań i zaczął mówić. Jego była żona, 25-letnia Katrin, pracowała jako asystentka pielęgniarska. Zajmowała się podopiecznymi domu opieki. W trakcie wykonywania obowiązków odebrała życie 5 lub 6 osobom między styczniem a kwietniem 1987 roku. Jedna z ofiar nazywała się Margaret Mead. Ken usłyszał o tym już w sierpniu tego samego roku. Zwlekał jednak z pójściem na policję. Bał się, że to zniszczy nie tylko życie jego czy jego byłej żony, ale przede wszystkim ich córki. W końcu zrozumiał, że kobieta może być naprawdę niebezpieczna. Że prawdopodobnie jest zdolna skrzywdzić jeszcze kogoś innego. Dlatego w końcu podjął decyzję, by to zgłosić. Poza tym jego była żona nie działała sama. Mózgiem operacji okazała się kobieta, z którą niegdyś się spotykała. 24-letnia Gwendolyn Graham, również asystentka pielęgniarska w tej samej placówce. Sprawczynie traktowały odbieranie życia jako grę czy zabawę. Wymyśliłyby imiona ofiar rozpoczynały się od liter w słowie murder, czyli morderstwo. M jak Margaret i tak dalej. Śledczy wysłuchał tej historii w zdumieniu. Brzmiało to dla niego surrealistycznie. Jak scenariusz do jakiegoś kryminału, a nie coś, co mogło wydarzyć się naprawdę i to jeszcze tak blisko. Ale nie mógł tego zignorować. Obiecał, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by zbadać tę sprawę. Następnego dnia pojechał do Alpine Manor, po polsku Alpejskiego Dworu. Taką nazwę, sugerującą wysokiej jakości usługi, zyskał dom spokojnej starości w Walker. Trafiali tam pacjenci z całego kraju. Niektórzy musieli czekać nawet kilka lat na liście rezerwowej, by się tam dostać. Policjant porozmawiał z personelem. Wypytał ich o niejaką Margaret Mead. Wtedy usłyszał, że być może chodziło o kobietę z podobnie brzmiącym imieniem. Margaret Chambers. Kiedyś mieszkała tam taka pacjentka, która zmarła nieoczekiwanie 18 stycznia 1987 roku. Oczywiście zanotowałem jej dane. Następnie zabrał na komendę Katie Wood, byłą żonę informatora. Nie wydawała się tym zaskoczona. Zachowała dziwny spokój. Później ostatecznie potwierdziła, że jej pierwszą ofiarą była 60-letnia pani Chambers.
Marguerite Chambers spędziła w Walker większość swojego życia. Kilka przecznic od jej domu mieścił się dom spokojnej starości. Jeszcze 12 lat wcześniej ani ona, ani jej bliscy nie podejrzewali, że pewnego dnia tam trafi. Jednak życie potrafi sprawiać niespodzianki, także te smutne i dramatyczne. W 1987 roku mijał czwarty rok od jej przyjęcia. Problemy zdrowotne rozpoczęły się znacznie wcześniej, dość niewinnie. Nic nie zwiastowało najgorszego. Posiadająca doskonałą pamięć kobieta nagle zaczęła zapominać pewne szczegóły. Rodzina początkowo myślała, że to nic takiego. Każdemu się zdarza. Zwłaszcza komuś, kto ma na głowie wiele obowiązków. Marguerite zajmowała się domem i była aktywna zawodowo. Przez wiele lat pracowała w firmie specjalizującej się w produkcji sprzętu lotniczego. W 1972 roku jedyna córka kobiety brała ślub. Podekscytowana matka pomagała w przygotowaniach. Zamówiła m.in. serwetki z imionami młodej pary. Pewnego dnia obiecała, że przyniesie je do mieszkania dziewczyny. Zjawiła się jednak bez nich. Postanowiła po nie wrócić, ale na miejscu kompletnie zapomniała, po co przyszła. Ta sytuacja zdziwiła bliskich, jednak nie wywołała wielkiego niepokoju. Zaczęli się z tego śmiać. Żarty skończyły się kilka lat później, gdy kłopoty z pamięcią zaczęły wpływać na wykonywaną przez nią pracę. Szef kazał jej wziąć urlop, zrobić badania i sprawdzić, czy nie ma przypadkiem poważnych problemów zdrowotnych. Lekarze nie potrzebowali wiele czasu, by stwierdzić, co to za choroba. Miała zaledwie 48 lat, gdy usłyszała przerażającą diagnozę – Alzheimer. To schorzenie występuje najczęściej u osób po 65 roku życia. Doprowadza do zniszczenia komórek mózgowych, co skutkuje zaburzeniami funkcji poznawczych. Jest to najczęstsza przyczyna starczego otępienia, nazywanego również demencją. Najpowszechniejszymi jej objawami są m.in. zaniki pamięci, problemy z mową, uczucie dezorientacji, drastyczne zmiany nastroju i brak koncentracji. Był to cios dla całej rodziny. Zmiany zaczęły zachodzić szybko i bezlitośnie. Nie można było ich przewidzieć ani cofnąć. Dolegliwości Marguerite niczym się nie różniły od innych przypadków tej choroby. Nagle zaczęła zachowywać się jak nastolatka. Ubierała się w młodzieżowe stroje i zachowywała się głośno, zupełnie jak nie ona. Powoli traciła zdolność mówienia. Słowa mieszały jej się, gubiły sens. Po kilku kolejnych latach była w stanie wydusić z siebie pojedyncze frazy, które jeszcze pozwalały na podstawową komunikację. Ale ta umiejętność z każdym dniem malała jeszcze bardziej. Zaczęła wymykać się z domu, krzyczeć bez powodu. Przez większość czasu zajmował się nią mąż, który przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Jednak i jego dopadły problemy zdrowotne. Kiedy żona przestała chodzić, musiał ją nosić na rękach do łazienki czy do kuchni. Pewnego dnia po prostu nie był już w stanie tego robić. Mogli liczyć na wsparcie córki. Jednak chora kobieta potrzebowała całodobowej opieki. Znalezienie jakiegoś ośrodka graniczyło z cudem. Do wszystkich obowiązywała lista rezerwowa. Potrzebujących osób było więcej niż łóżek. Dopiero po 2 latach udało się dla niej zdobyć miejsce. Trafiła do Alpine Manor, zaledwie 3 przecznice od swojego domu. Mąż mógł ją odwiedzać każdego dnia. W tamtym czasie przestała już rozpoznawać bliskich. W grudniu 1986 roku lub styczniu 1987 pielęgniarka weszła do jej sali i spostrzegła, że kobieta ciężko oddycha. Pacjentka dotykała swojej twarzy i nagle straciła przytomność. Personel nie wiedział, co takiego się wydarzyło, jednak nikt nie podejrzewał niczego nikczemnego. W końcu 60-latka miała jeszcze kilka chorób współistniejących. Mógł to być objaw lub skutek jednej z nich. Po tym zdarzeniu, gdy bliscy lub ktoś z personelu podchodził do niej z ręcznikiem, by umyć jej twarz, starsza kobieta dziwnie się zachowywała, zupełnie jakby się tego bała. To nieco zastanawiało córkę, ale nie pomyślała ani przez chwilę, że ktoś usiłował skrzywdzić jej matkę.
18 stycznia, wczesnym rankiem, znaleziono kobietę w jej łóżku. Nie można było już nic zrobić. Personel stwierdził zgon i powiadomił najbliższych. Nie wykonano sekcji zwłok. Początkowo lekarze twierdzili, że zmarła prawdopodobnie w wyniku zakrztuszenia się jedzeniem. Córka słusznie zauważyła, że matka nie była w stanie samodzielnie jeść. Nie utrzymałaby w dłoni sztućców, zawsze ktoś jej pomagał. W akcie zgonu wpisano, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych, prawdopodobnie w wyniku zawału, a nie zakrztuszenia. Nikomu nie przyszło do głowy, że to mogło być zabójstwo. Jak zabić kogoś tak, by nie pozostawić śladów? Katie opowiedziała, że wystarczył kawałek materiału. W ośrodku używano niewielkich ręczników do przemywania twarzy podopiecznych. Gwen, jej ówczesna dziewczyna, zawsze miała jeden taki przy sobie. Trzymała go w kieszeni uniformu. Metoda była prosta. Należało usiąść na klatce piersiowej śpiącej osoby. Następny krok – przycisnąć ręcznik do ust i nosa, unosząc podbródek. Kobieta przekonywała, że tak właśnie umarła Marguerite, że to Gwen ją zabiła. Ona sama przypadkowo stała się świadkiem tej zbrodni. Znalazła się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiednim czasie. Chciała wejść do sali, by sprawdzić stan chorej. Widziała, jak jej ukochana przystawia ręcznik do twarzy staruszki. Nie mogła uwierzyć własnym oczom. Była przestraszona. Nie zareagowała w żaden sposób. Po wszystkim zabójczyni ją zauważyła. Zagroziła jej. Powiedziała, że jeśli piśnie choćby jedno słowo, zostanie zastrzelona. Przerażona Katie potraktowała tę groźbę poważnie. Jej dziewczyna była na pozór miłą i radosną osobą. Ale każdy, kto poznał ją trochę lepiej, wiedział, że miała mroczną stronę. Szybko stawała się agresywna i nieprzewidywalna. Minęło kilka dni. Żadna z nich nie poruszała tego tematu. Zupełnie jakby o wszystkim zapomniały. Katie nie potrafiła wyrzucić z głowy obrazu zamordowanej podopiecznej. Chciała jednak sprawiać wrażenie, że zupełnie jej to nie obeszło. Leżała ze swoją dziewczyną w łóżku. Miały uprawiać seks. Nieoczekiwanie Gwen przywiązała ją do łóżka. 25-latka początkowo pomyślała, że to może być zapowiedź łóżkowych igraszek. Jednak nie tym razem. Młodsza kobieta wzięła parę skarpet i nasunęła je na swoje dłonie. Chciała udusić swoją partnerkę, albo raczej ją nastraszyć, bo ostatecznie nie zrobiła jej krzywdy, przynajmniej fizycznej. O kolejnych ofiarach Katie dowiadywała się z wyprzedzeniem. Przekonywała policjanta, że mimo to nie mogła w żaden sposób zareagować. Skończyłoby się to dla niej fatalnie. Dlatego milczała. Funkcjonariusze i prokurator mieli wrażenie, że w tej historii może być jakieś ziarno prawdy. Jednak coś im nie pasowało. Eks-mąż kobiety przedstawił nieco inną wersję, w której udział Katie był większy. Znacznie wykraczał poza znalezienie się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Została poddana badaniu wariografem. Nie jest to może najbardziej miarodajna metoda, ale zdarza się, że śledczy po nią sięgają. W tym przypadku przyniosła zamierzony efekt. Wynik wykazał, że 25-latka kłamała. Policjanci uznali, że nie jest godna zaufania i byli już gotowi porzucić sprawę. Jednak kilka dni później kobieta do nich zadzwoniła. Oznajmiła, że chce wyjawić całą prawdę. Druga wersja brzmiała następująco. Obie zaplanowały zabójstwa. Zabijanie pomagało Gwen walczyć z frustracją i stresem. Katie zrobiłaby dla niej wszystko, dlatego uczestniczyła w zbrodniach. Jednak to nie ona wprowadzała plan w życie. Jej zadaniem było głównie stanie na czatach. Sprawdzała, czy ktoś akurat nie zmierza w stronę sali. Bywało, że musiała zagadywać współpracowników, by jakoś odwrócić ich uwagę. Przyznała podczas przesłuchania, że Marguerite umarła dopiero za drugim razem. Jakiś czas wcześniej miał miejsce pierwszy atak. Nieudany, bo kobieta jedynie straciła tylko przytomność. Po napaści bała się, gdy ktoś dotykał jej twarzy, zwłaszcza ręcznikiem.
Jednak ten fakt został zignorowany przez resztę personelu i rodziny. O zabójstwach na początku wspominały w formie żartu, ale w końcu 24-latka zaczęła mówić o tym poważnie. Miały być dla niej pewną grą. Najpierw snuły wizję mordowania współpracowników. W końcu wpadły na to, że ich celem mogą stać się bezbronne pacjentki. Później pojawił się pomysł, by imiona ofiar zaczynały się od liter słowa murder. Jednak znalezienie takich pacjentów okazało się trudne. Porzuciły ten klucz doboru, choć wydawał im się ciekawy. Policjant zapytał, w jaki sposób w takim razie wybierały ofiary. Katie nie potrafiła odpowiedzieć. Przyznała, że prawdopodobnie był jakiś powód, dla którego zmarły akurat te seniorki. Podobno nie potrafiła sobie tego przypomnieć. Odbieranie życia było dla nich także sposobem okazywania sobie miłości. Robiły to wspólnie, choć każdej przypadły inne zadanie. Katie wtedy jeszcze nie uważała, że dzięki temu będą ze sobą już na zawsze. Łączył je sekret, który miały wziąć ze sobą do grobu. Często powtarzały: będziesz moja na wieczność. Po każdym zabójstwie do tej wieczności dodawały jeden dzień. Ostatecznie skończyło na będziesz moja na wieczność i 5 dni dłużej. Co ważne, w dalszym ciągu utrzymywały, że 24-latka stosowała przemoc, by wymóc na partnerce milczenie. Ponownie opowiedziała o próbie uduszenia skarpetkami. Ale to nie był koniec. Innym razem Gwen, leżąc nago ze swoją dziewczyną w łóżku, ponownie ją związała. Tym razem wyjęła broń palną, którą włożyła pomiędzy nogi 25-latki. Nie strzeliła, ale powiedziała, że zrobi to, jeśli ta komuś opowie o ich zabójczych planach. Ofiara numer 2. Imię i nazwisko Myrtle Luce. Wiek 95 lat. Data śmierci 10 lutego 87 roku. Córka i syn nie chcieli umieszczać jej w domu starców. Kilka lat wcześniej obiecali swojemu ojcu na łożu śmierci, że tego nie zrobią. Jednak musieli złamać dane słowo. Sami byli już wiekowi i schorowani, a ich matka potrzebowała całodobowej opieki. Placówka w Walker wydawała im się idealnym miejscem, w którym personel zatroszczy się o kobietę. Tak samo jak ona kiedyś opiekowała się innymi. Nie była zawodową pielęgniarką, ale gdy w rodzinie ktoś ciężko zachorował, przejmowała podobne obowiązki. Zajmowała się w ten sposób swoją szwagierką i ciotkami. Urodziła 5 dzieci. 2 z nich już nie żyło. Podobnie jak mąż, z którym spędziła 65 lat szczęśliwego życia. Doczekała się nie tylko wnuków, ale i prawnuków. Pewnego dnia to u niej zdiagnozowano poważne, nieuleczalne schorzenie. Zespół psychoorganiczny. Mózg chorej osoby jest uszkodzony. Przyczyna takiego stanu rzeczy może być różna, na przykład rozległe urazy głowy, nadużywanie alkoholu czy udar mózgu. Niektóre objawy przypominają Alzheimera, na przykład zaburzenia pamięci. Krótko po trafieniu do ośrodka przestała chodzić i mówić. Nie rozpoznawała własnych dzieci. Niewiele jadła, przez co znacząco straciła na wadze. Ponadto chorowała jeszcze na miażdżycę i nadciśnienie tętnicze. Lekarze oceniali stan chorej na ciężki. Nie potrafili jednoznacznie określić, ile czasu jej jeszcze zostało. Mogły to być dni, tygodnie, miesiące, a nawet lata. Podkreślali, że jej organizm, a w szczególności serce, zawzięcie sobie radzi z każdą przeszkodą. 3 lutego pielęgniarka zauważyła, że z nosa pacjentki leciała krew. Uznała, że jej błona śluzowa została podrażniona przez zbyt suche powietrze w sali. Zdarzało się to również kilku innym osobom. Tydzień później inna pracownica szpitala znalazła ją nieprzytomną. Była 2:20 w nocy. Myrtle leżała na łóżku i nie ruszała się.
Po podejściu bliżej okazało się, że nie oddycha, nie żyła. Był 10 lutego 1987 roku. 10 dni później staruszka obchodziłaby 96 urodziny. W karcie zgonu znalazła się informacja, że zmarła w wyniku zawału serca. To zdziwiło bliskich. Krótko wcześniej usłyszeli od lekarza, że kobieta miała serce jak dzwon. Jednak zdawali sobie sprawę, że miażdżyca i nadciśnienie negatywnie wpływały na ten organ. Doktor też mógł zwyczajnie pomylić się z oceną stanu staruszki. Katie twierdziła, że to nie był zawał, tylko uduszenie. Zapamiętała Myrtle głównie za sprawą jej córki. Kobieta często odwiedzała matkę. Przy niemal każdej wizycie upewniała się, że staruszka ma możliwie najlepszą opiekę. Wszyscy zapewniali ją, że tak właśnie jest. Sześć dni. Tyle czasu upłynęło między drugim i kolejnym morderstwem. Ofiara numer 3 to May Mason, nazywana przez bliskich Maisie. 2 lutego obchodziła swoje 79. urodziny. Tego dnia odwiedziła ją córka z wnuczką. Nastoletnia dziewczyna nie chciała przyjść, ale została zmuszona przez matkę. Nie lubiła tego domu spokojnej starości. Nie mogła pogodzić się ze stanem swojej babci, która jeszcze kilka lat temu prowadziła samodzielne życie. Alzheimer zmienił wszystko. Jednego dnia wydawało się, że wcale nie było tak źle. Kobieta śmiała się, rozmawiała z bliskimi i co najważniejsze, rozpoznawała ich. Chętnie śpiewała piosenki z dawnych lat. Ale już dzień później nie potrafiła wydusić z siebie słowa. Patrząc na twarze córki czy wnuczki, nie wiedziała, kim są. Dla nastolatki było to bardzo trudne. Było jej przykro, gdy babcia traktowała ją kompletnie jak obcą osobę. Ale podczas każdej wizyty miała wrażenie, że to może być ostatni raz, kiedy się widzą. Tamtego dnia ta myśl również jej towarzyszyła. Tydzień później córka ponownie odwiedziła matkę. Kobieta miała wyjątkowo dobry humor. Siedziała na łóżku, które stało w pobliżu okna i cieszyła się z przedzierających się przez zasłony promyków słońca. Nuciła swoją ulubioną piosenkę. Nie odzywała się do córki ani słowem. Pozwoliła jednak, by ta chwyciła ją za dłoń. Chwilę później po policzku staruszki pociekła łza. Chociaż wtedy odwiedzająca tego nie wiedziała. To był ostatni raz, kiedy widziała swoją matkę. 16 lutego otrzymała telefon z domu spokojnej starości. Poinformowano ją, że 79-latka zmarła. Około 4 nad ranem pielęgniarka poszła do niej do pokoju sprawdzić, czy wszystko w porządku. Kobieta już nie oddychała. Jej twarz była sina. 2 godziny wcześniej ta sama pielęgniarka widziała, jak May miała się dobrze. Nie spała. Pracownica umyła pacjentkę i zmieniła pieluchę. Opatuliła ją kołdrą. Przed wyjściem z sali spojrzała na nią jeszcze. Nic nie zwiastowało tego, że za kilka godzin kobieta umrze. Lekarz ocenił, że zmarła w wyniku nagłego zatrzymania krążenia. Autopsji nie przeprowadzono. Kilka dni później jej zwłoki zostały skremowane. Ta informacja nie spodobała się śledczym. Katie opowiedziała, że jej była dziewczyna wyniosła kilka cennych przedmiotów po zabójstwie. Głównie biżuterię, która powinna trafić w ręce rodziny. Potraktowała ją jak swoje trofeum. 10 dni później zmarła Belle Burkhardt. Sprawczyni za nią szczególnie nie przepadała. Uważało ją za wredną i upierdliwą. Staruszka trafiła do Alpine Manor w grudniu 79 roku. Całe życie spędziła w Michigan. Dwukrotnie wyszła za mąż i dwukrotnie owdowiała. Urodziła jedno dziecko. Przez lata pracowała jako kucharka. Na stare lata została sama. Córka mieszkała w miejscowości oddalonej o kilka godzin drogi. Rzadko się widywały. Wizyty składał jej wyłącznie brat. Mężczyzna pewnego dnia zgłosił do opieki społecznej sytuację swojej siostry. Opowiedział, że kobieta była schorowana i zaniedbana, potrzebowała pomocy. Krótko później wydano decyzję, by umieścić ją w domu spokojnej starości.
Gdy się tam zjawiła, wyglądała jak 7 nieszczęść. Brudna, wychudzona, ze zniszczonymi zębami. Zdiagnozowano u niej kilka chorób, m.in. artretyzm i zespół psychoorganiczny. Przez lata nadużywała alkoholu. To właśnie jego nadmierne spożycie mogło skutkować drastycznymi zmianami w mózgu. Choć od jakiegoś czasu nie sięgała już po piwo, które było jej ulubionym trunkiem, wyrządzonych w organizmie szkód nie dało się cofnąć. Odnalezienie konkretnej przyczyny jej złego stanu zdrowia wiązałoby się z kosztownymi badaniami, na które seniorka nie mogła sobie pozwolić. Kiedy trafiła do ośrodka, miała jeszcze kontakt z rzeczywistością. Personel na początku opisał ją jako bardzo sympatyczną i skorą do współpracy. Od czasu do czasu jej pamięć szwankowała. Jednak z dnia na dzień choroba zaczęła siać spustoszenie w umyśle. Kobieta stała się zdezorientowana i zagubiona. Krótko później wymknęła się na zewnątrz. Odnaleziono ją szwędającą się po pobliskim parkingu. Był mroźny zimowy dzień, a ona nie miała na sobie ani kurtki, ani czapki. Po tym incydencie pielęgniarki i asystentki uważnie ją pilnowały. W razie konieczności przywiązywały ją do łóżka lub krzesła. Tyle, że to nie zawsze działało. Sympatyczna starsza pani zmieniła się nie do poznania. Stała się agresywna wobec personelu i innych pacjentów. Dużo przeklinała i krzyczała. Potrafiła zakradać się do pokoi innych podopiecznych, by ukraść jedzenie. Niektórych atakowała fizycznie, na przykład jedną osobę podrapała swoimi długimi paznokciami. Jej zachowanie próbowano tonować lekami uspokajającymi. Przyniosło to średni efekt. Z biegiem lat jej stan zdrowia się pogorszył, co finalnie ukróciło wyskoki. Przestała chodzić. Przemieszczała się za pomocą wózka inwalidzkiego. Praktycznie nie komunikowała się z innymi. Całe dnie spędzała na leżeniu w łóżku i oglądaniu telewizji. 15 lutego 1987 roku pielęgniarka zauważyła na twarzy 74-latki fioletowe siniaki, w szczególności w okolicy nosa, na prawym policzku i skroniach. Kobieta nie była w stanie powiedzieć, w jaki sposób doznała tych urazów. Mimo to nikt i tak nie wszczął alarmu. Sprawę zignorowano. Wytłumaczenie było proste. To przecież schorowana starsza pani. 26 lutego, czyli nieco ponad 7 lat od umieszczenia jej w ośrodku, zmarła. Tak jak w przypadku poprzednich pacjentek, pielęgniarka w trakcie nocnego obchodu weszła do jej pokoju. Kiedy podeszła bliżej łóżka, krzyknęła. Po chwili zbiegło się tam kilka osób, które usłyszało: Bell nie żyje. Oceniano, że to również była śmierć z przyczyn naturalnych. Jednak ktoś rozpuścił plotkę, że na ramieniu zmarłej widniał duży siniak. Katie opowiedziała, że czwarta ofiara okazała się dość silna jak na swój wiek i stan. Gwen musiała przycisnąć kolano do jej ramienia. Stąd wzięły się siniaki. Po wszystkim zabójczyni zabrała jedną skarpetkę zmarłej, jako trofeum. Trzydzieści 7 dni później nastąpił piąty atak. Tym razem miało to być zabójstwo z litości. To właśnie Katie wybrała Edith Cook na ofiarę. Staruszka cierpiała z powodu gangreny. Do ośrodka trafiła 5 lat wcześniej. Będąc już w sędziwym wieku, potrzebowała wsparcia i fachowej opieki. Z bliskich został jej tylko brat, który przeprowadził się do innego stanu. Od prawie 50 lat była wdową. Jeszcze za życia męża adoptowali dziecko, które zmarło po kilku miesiącach. Mężczyzna zaproponował siostrze, by zamieszkała w domu spokojnej starości w Michigan. 92-letnia wówczas kobieta stwierdziła, że to nie był taki zły pomysł. Miejsce od razu jej się spodobało. W końcu ktoś się nią opiekował, przynosił ciepłe posiłki, pomagał w myciu się. Lubiła tamtejszą atmosferę. A co najważniejsze, opieka społeczna pokrywała wszelkie koszty. Nie cierpiała na starcze otępienie, tak jak 4 poprzednie panie. Chorowała natomiast na miażdżycę. W 1985 roku onkolog zdiagnozował u niej raka piersi. Na szczęście okazał się niezłośliwy.
W lutym 1987 roku przeszła ciężką infekcję, cudem uszła z życiem, jednak wkrótce później pielęgniarka zauważyła na jej nogach owrzodzenia. Rany zaczęły czernieć. W końcu wdała się gangrena, czyli martwica tkanek. Edith towarzyszył stały ból, z którym nie radziły sobie leki przeciwbólowe. Z obrażeń wydobywał się odór, który roznosił się po oddziale. Starsza pani straciła apetyt i chęć do życia. Nieustannie krzyczała z bólu: „Błagam, Boże, pomóż mi!” Zmarła 7 kwietnia. Znaleziono ją w łóżku o godzinie 2:30 w nocy. Kolejna śmierć w tym samym miejscu, w krótkim odstępie. Ale nikogo to nie zastanawiało. W końcu zmarłymi były osoby starsze, schorowane. Lekarze wstępnie badali zwłoki. Przeglądali jeszcze raz karty pacjentek. Na tej podstawie dochodzili do wniosku, że zgony następowały z przyczyn naturalnych. Albo nagłe zatrzymanie krążenia, albo zawał. Co istotne, Edith nosiła protezę zębową. Nie zdejmowała jej nawet na noc. W trakcie przygotowywania zwłok pielęgniarki zauważyły, że jama ustna kobiety była pusta. W jej rzeczach nie znaleziono sztucznych zębów. Katie opowiedziała, że to Gwen ją wzięła jako swoje trofeum. Z ręki dusicielki zginęło jeszcze kilka osób. Wspólniczka w zbrodni nie pamiętała wszystkich nazwisk. Wspomniała o Ruth Van Dyke i Wandzie Urbańskiej. Obie umarły na początku 1987 roku. Jednak zeznania w tych sprawach nie były już tak szczegółowe. Kobieta jeszcze napomknęła o niejakim Donaldzie Randallu, jedynym mężczyźnie, którego obrały za cel. Gwen chciała go zabić. Pewnego dnia mu to nawet powiedziała. Usiłowała złamać mu szczękę, ale ostatecznie jej się nie udało. Nie próbowała ponownie. Cała ta historia brzmiała przerażająco. Zginęło kilka pacjentek, które były bezbronne ze względu na swój wiek i schorzenia. Niektóre już kilka lat wcześniej straciły kontakt z rzeczywistością. Nie mogły zgłosić niebezpiecznego zajścia, czy nawet krzyknąć i zawołać o pomoc w krytycznych sytuacjach. Jednak śledczy mieli poważny problem. Wahali się, czy powinni zaufać Katie. Sprawdzili, czy ona i jej dziewczyna faktycznie miały zmiany w czasie, gdy doszło do wszystkich wspomnianych zgonów. Okazało się, że tak. Lecz to wciąż było mało, by uznać te wyjaśnienia za wiarygodne. Wyszło na jaw, że ponad rok wcześniej Gwen zerwała z Katie. Krótko później odeszła z pracy i przeprowadziła się do Teksasu. Zaczęła spotykać się z inną kobietą. To wszystko stało się w sierpniu 1987 roku, czyli mniej więcej w tym czasie, w którym 25-latka opowiedziała o zbrodniach byłemu mężowi. Zdarzają się osoby z bujną wyobraźnią, chcąc zyskać rozgłos za wszelką cenę. Potrafią wymyślić niestworzone historie i przyznać się do rzeczy, których nigdy nie zrobiły. Tutaj pojawił się jeszcze kolejny motyw. Chęć zemsty. Śledczy mieli wrażenie, że kobieta nie pogodziła się z odejściem byłej dziewczyny. Katie z domu Carpenter przyszła na świat w marcu 1962 roku w bazie wojskowej w stanie Waszyngton. Kilka lat później wraz z rodziną przeniosła się do Massachusetts, by w końcu osiąść na stałe w Michigan. Matka zajmowała się domem, a ojciec służył w armii. Wyjechał do Wietnamu. To doświadczenie miało na niego ogromny wpływ. Po powrocie do domu nie mógł odnaleźć się w codziennym życiu. Okropieństwo wojny, przelew krwi i śmierć nieustannie go dręczyły. W nocy nawiedzały go koszmary. W latach 60. i 70. nie mówiło się tak dużo jak teraz o psychoterapii czy modelach radzenia sobie z traumą i stresem. Ojciec odreagowywał na swój sposób. Znalazł ukojenie w alkoholu. Wyżywał się też na rodzinie, zwłaszcza na dzieciach. Córka wydawała się łatwym celem. Miała niskie poczucie własnej wartości. Ważyła trochę więcej niż rówieśniczki. Zmagała się z nadwagą. A mając ponad 180 cm wzrostu, była wyższa niż niejeden kolega. Później wspominała, że z tego powodu dokuczano jej w szkole. Była korpulentną brunetką, ale z czasem zaczęła farbować włosy na blond.
Bała się, że żaden chłopak nie zwróci na nią uwagi. W szkole nie miała zbyt wielu znajomych. Po powrocie do domu zamykała się w swoim pokoju. Większość czasu poświęcała na czytanie książek. Pewnego dnia usłyszała od ojca, że jest brzydka. To ją dotknęło. Poczuła się niewystarczająca. W dodatku zabolało ją, że własny rodzic był wobec niej tak okrutny. Z wczesnych lat młodości w pamięci utkwiła jej pewna sytuacja. Mężczyzna poprosił córkę, by załatwiła mu marihuanę. Zgodziła się. Przechowywała ją w swojej torebce. Miała pecha, bo matka trafiła na to nielegalne znalezisko. Nie uwierzyła w tłumaczenia dziewczyny. Wina spadła na Katie. Matka i córka nigdy nie miały dobrych relacji. Nastolatka nie czuła się przez nią kochana. Uważała, że matka wykorzystuje ją do opieki nad młodszym rodzeństwem. Chciała być dla kogoś ważna. Marzyła o tym. Dlatego, kiedy jako 17-latka poznała o kilka lat starszego Kena, poczuła się szczęśliwa. On również doświadczył przemocy domowej. Rozumiał ją jak nikt inny. Nie był to jej pierwszy romantyczny związek. Jakiś czas wcześniej spotykała się z niejakim Davidem. Są dwie wersje tej historii. W każdej z nich pojawia się różowy Cadillac z nalepką na zderzaku, który należał do ukochanego. W pierwszej wersji Katie przechodziła obok domu jednorodzinnego i na podjeździe zobaczyła właśnie ten samochód. Dotarło do niej, że tam mieszka chłopak, z którym się umawiała. Nigdy wcześniej nie zaprosił jej do siebie. Nieśmiało zapukała do drzwi i zapytała o niego. W progu stała kobieta w średnim wieku, która, zdaniem dziewczyny, musiała być jego matką. Ta odpowiedziała, że to musi być jakaś pomyłka, bo ona nie ma przecież syna, tylko córkę. Dziewczyna poczuła się zdezorientowana. Właścicielka domu wpuściła ją do środka, by wyjaśnić zaistniałą sytuację. Nastolatka rozejrzała się po salonie i zauważyła fotografie rodzinne. Na kilku z nich był David, tyle że w dziewczęcych ubraniach. Matka odpowiedziała, że to jej córka, Debbie. Katie później spotkała się z osobą, której płeć stanowiła dla niej zagadkę. Poprosiła o ściągnięcie ubrania. Przekonała się, że jej ukochany to naprawdę ukochana. Dlaczego wcześniej myślała inaczej? Czy David był w rzeczywistości transpłciowy? Tego Katie już nie wyjaśniła. Historia urwała się w tym miejscu. Druga wersja, opowiedziana pewnemu kryminologowi, brzmiała nieco inaczej. Powiedziała, że któregoś dnia chłopak zaprosił ją do swojego domu. Kiedy znaleźli się tuż obok budynku, zauważyła zaparkowany samochód swojej matki. Kobieta nigdy nie poznała sympatii córki, natomiast widziała jego różowego Cadillaca, którym po nią przyjeżdżał. Nagle David zniknął. Katie nie mogła go znaleźć. Weszła do środka, by dowiedzieć się, co jest grane. Dwie kobiety, jej własna matka i mama Davida, przekazały jej szokujące wieści. Ktoś taki jak David nie istniał. Była za to Debbie, dziewczyna. Krótko później obie nastolatki pojechały do innego miasta. Towarzyszył im jakiś mężczyzna, na którego temat nic nie wiadomo. Nocowali w wielkim starym domu. Pomiędzy dziewczynami doszło do zbliżenia. Katie powiedziała: spałam z nią, wszystko widziałam i okazało się, że jest mężczyzną. To jak w końcu było? Z kim się spotykała? Cała ta historia brzmiała podejrzanie od samego początku. Czy wydarzyła się naprawdę? Czy kobieta wymyśliła ją tylko po to, by ukryć fakt, że podobają jej się osoby o tej samej płci? Możemy wyłącznie spekulować, która z teorii znajduje się bliżej prawdy. Opowiedziała o tym również Kenowi. Przed ich pierwszym zbliżeniem kazała mu się rozebrać, by przekonać się, czy przypadkiem nie skłamał w sprawie swojej płci. Jeszcze wtedy nie uprawiali seksu, ale to wkrótce się zmieniło. Jakiś czas później 17-latka odkryła, że spodziewa się dziecka. W sierpniu 79 roku została panią Wood. Ślub był szybki i skromny. Małżonkowie początkowo wydawali się szczęśliwi. Ona cieszyła się, że uciekła z domowego terroru. Jednak ciąża dawała jej w kość. W lutym 1980 roku urodziła córkę. Nie mogła odnaleźć się w roli matki. Najchętniej trzymałaby się z daleka od dziecka.
Oprócz tego jeszcze bardziej przytyła, przez co nie lubiła patrzeć w swoje odbicie w lustrze. Po skończeniu liceum poszła na studia. Początkowo chciała zdobyć dyplom z marketingu i zarządzania. Niewiele brakowało do zrealizowania tego celu, gdy nagle zmieniła zdanie. Postanowiła pójść do szkoły pielęgniarskiej. Nigdy nie była wybitną studentką, choć niewątpliwie nie brakowało jej inteligencji i sprytu. Nie lubiła poświęcać dużo czasu na naukę. Studiów z pielęgniarstwa ostatecznie też nie skończyła. Później wspominała, że mąż kazał jej tylko siedzieć w domu, gotować, sprzątać i zajmować się dzieckiem. Co nie oznacza, że to robiła. Szukała wymówek i wszelkie obowiązki przerzucała na niego. Zamieszkali w Kentwood. W 1985 roku znalazła pracę jako asystentka pielęgniarska w sąsiednim Walker. Do jej obowiązków należało karmienie oraz mycie pacjentów, sprawdzanie ich podstawowych funkcji życiowych lub samopoczucia. Szybko nawiązywała nowe znajomości. Po skończonych zmianach dużo czasu spędzała z koleżankami. Wtedy po raz pierwszy od dawna poczuła się zadowolona ze swojego życia. Tak się złożyło, że dość sporo pielęgniarek i asystentek pielęgniarskich było lesbijkami. To w pewien sposób fascynowało Katie. Być może od zawsze czuła pociąg do kobiet, co mogłoby tłumaczyć historię z Davidem, Debbie. W każdym razie zaczęła z nimi flirtować, a z kilkoma się przespała. Z niektórymi wdała się w krótkotrwałe romanse. W końcu zażądała rozwodu, które sfinalizowano w sierpniu 1986 roku. Ich córka została z mężem. Kobieta nie za bardzo się nią interesowała. Wynajęła mieszkanie z koleżanką z pracy. Zaczęła się spotykać na poważnie z pewną 18-latką. Gwen przyjechała do Walker w czerwcu 1986 roku. Wkrótce rozpoczęła pracę w domu spokojnej starości. Tam poznała Katie, ale początkowo nie zwróciły na siebie większej uwagi. To miało się zmienić. Podczas jednej zmiany 24-latka paradowała w uniformie na krótki rękaw. Na jej skórze widniały pamiątki po przypalaniu się papierosami i cięciu żyletką. Katie natychmiast to zauważyła. Odkryte ślady po autoagresji uczyniły jej nową koleżankę interesującą. Podczas kolejnej rozmowy zaczęła z nią flirtować. Wkrótce stały się nierozłączne. Nawiązały romans, kiedy obie jeszcze spotykały się z innymi osobami. Potem razem zamieszkały. 25-latka w końcu poznała historię ukochanej, która była jeszcze bardziej traumatyczna od jej własnej. Doświadczenie przemocy doznanej w dzieciństwie bardzo zbliżyło kobiety do siebie. Nawiązały głęboką więź, która różniła się od wcześniejszych relacji. Graham była o rok młodsza. Urodziła się w Santa Monica w Kalifornii, a jej rodzice wkrótce przenieśli się do Tyler w Teksasie. Mieszkali na farmie. Jej ojciec głęboko wierzył, że tylko mężczyźni potrafią odpowiednio wychować dzieci. Powtarzał, że kobiety za bardzo rozpieszczają i przez to dzieci wyrastają na słabych dorosłych. Nie pozwalał swojej żonie, by ta trzymała Gwen na rękach, czy w ogóle jej dotykała. Kiedy dziecko płakało, oboje czekali, aż sama w końcu się uspokoi. Od dnia narodzin nie zaznała ani odrobiny miłości i czułości. Ojciec zachowywał się jak tyran. Wydawał rozkazy, których należało się bezwzględnie słuchać. Zmuszał córkę, by już jako kilkulatka przyglądała się procesowi odbierania życia krowom czy świniom. Dziewczynka miała psa, którego kochała ponad wszystko. Powtarzała, że to jej jedyny przyjaciel. Pewnego dnia mężczyzna kazał synowi zabić zwierzę. Widziała to na własne oczy. Była załamana. Jakiś czas po tym, jak ojciec zakopał zwłoki czworonoga na podwórku, dziewczyna je wykopała. Zabrała ze sobą kilka kości, które trzymała w szkatułce. Nigdy się ich nie pozbyła i traktowała je jak przedmioty o ogromnej wartości sentymentalnej. Nienawidziła ojca za to, że przez niego straciła jedyną istotę, dzięki której się uśmiechała. Za to, że nadużywał alkoholu. Ale najbardziej za to, że nocami przychodził do jej pokoju i ją wykorzystywał. Dlatego zaczęła się okaleczać. Liczyła, że to zrazi mężczyznę.
że uzna ją za brzydką i nocne wizyty się skończą. Pewnego dnia, już po osiągnięciu pełnoletności, spakowała swoje rzeczy i się wyprowadziła. W 1986 roku zamieszkała w stanie Michigan, gdzie wkrótce poznała Katie. Kobiety zawsze jej się podobały. Miała już za sobą kilka relacji. Jednak z rok starszą koleżanką czuła się inaczej, wyjątkowo. Obie podobne do siebie, a zarazem tak różne. Katie farbowała się na blond, a Gwen miała ciemne włosy. Postrzegano je dość stereotypowo. Tę pierwszą uważano za bardziej kobiecą i subtelną, a drugą za chłopczycę. Chodziło o ich zachowanie, nie wygląd. Starsza była znacznie grubsza i wyższa, ale nie postrzegano jej jako agresywnej. Wykorzystywała swój urok i wdzięk, by manipulować innymi i osiągnąć swój cel. Druga dziewczyna okazała się bardziej bezpośrednia, agresywna i emocjonalna. Nie miała flirciarskiej natury. Obie łączyło specyficzne poczucie humoru, które nie każdemu się podobało. Osoby z pracy raczej go nie doceniały. Zdarzało się, że porównywano je do rozwydrzonych dzieci. Wyprowadzały podopiecznych z ich pokoi i zostawiały na jakiś czas w innych. Moczyły łóżka wodą, plotkowały, wymyślały niestworzone historie, naśmiewały się z pielęgniarek czy nawet z pacjentów. Niektórzy mieli tego dość i zwracali im uwagę. One jednak nie zmieniły swojego zachowania. Czasami kłóciły się przy innych. Będąc ze sobą w związku, sypiały z innymi kobietami, czasem nawet z mężczyznami. W końcu się rozstały. Gwen zaczęła spotykać się z inną pracowniczką domu spokojnej starości. W sierpniu 1987 roku wraz z nią wyjechała do Tyler. Jednak w dalszym ciągu utrzymywała kontakt z byłą ukochaną. Pewnie zastanawiacie się, co Gwen miała do powiedzenia na temat wysnutych oskarżeń. W jaki sposób odniosła się do opowiedzianej przez Katie historii? Twierdziła, że nikogo nie skrzywdziła. Powiedziała, że to wszystko jest grą, że to zemsta. Jeśli jakieś pacjentki naprawdę zostały zamordowane, to właśnie z ręki Wood. Badanie wariografem nie pomogło śledczym rozstrzygnąć, czy brunetka mówiła prawdę. Wynik był niejednoznaczny. Przeszukali jej dom w poszukiwaniu rzekomych łupów zebranych z miejsc zbrodni. Niestety, nic takiego nie odnaleźli, ale przecież mogło je wyrzucić w trakcie przeprowadzki. Równie dobrze mogła nigdy ich nie zabrać. Mogła być niewinna. Druga kobieta twierdziła, że korespondencja i wiersze, które pisały do siebie, potwierdzą, że zbrodnie naprawdę się wydarzyły. Osobiście dostarczała je policjantom. Jednak dość szybko okazało się, że nie odnaleźli w nich nic przydatnego. Jeden z wierszy napisany przez Katie brzmiał następująco. Zawsze jestem tu, by cię zrozumieć. Zawsze jestem tu, by z tobą się śmiać. Zawsze jestem tu, by z tobą płakać. Zawsze jestem tu, by z tobą rozmawiać. Zawsze jestem tu, by myśleć o tobie. Zawsze jestem tu, by snuć z tobą plany, mimo że nie zawsze możemy być razem. Wiedz, że zawsze jestem tu, by cię kochać. W innym pojawiło się zdanie: będziesz moja na wieczność i 5 dni dłużej. Było to jedynie nawiązanie do zbrodni w wierszach i listach. Nie zostało to jednak w żaden sposób rozwinięte ani wyjaśnione. Mogło więc odnosić się do czegoś innego. Okazało się też, że kobiety chyba nie do końca dbały, by wziąć sekret ze sobą do grobu. Obydwie opowiedziały o morderstwach kilku koleżankom z pracy. Wood wyznała swoje grzechy nie tylko byłemu mężowi, ale również siostrze. Nikt oprócz Kena nie wziął ich na poważnie. W końcu obydwie często żartowały i miały specyficzny sposób bycia. W sierpniu 1987 roku Katie awansowała na przełożoną asystentek. Gwen wróciła do rodzinnego Teksasu i otrzymała posadę w szpitalu na oddziale dla niemowląt. Swoją ówczesną dziewczynę poznała jeszcze w Alpine Manor. Jednak w dalszym ciągu miała kontakt z poprzednią partnerką. Nie mogła o niej zapomnieć. Co istotne, przeprowadzka pokrywała się z czasem, w którym blondynka opowiedziała byłemu mężowi o zabójstwach. Śledczy zastanawiali się, czy to przypadek. Dlaczego w ogóle się rozstały? 25-latka twierdziła, że często dochodziło do kłótni.
Gwen chciała, by jej ukochana dowiedziała się, jak to jest własnoręcznie odebrać komuś życie. Tyle, że ona nie chciała tego zrobić. Przekonywała policję, że już wystarczająco przekroczyła własne granice dla miłości. Policjanci nie wiedzieli, co o tym wszystkim sądzić. W tej historii coś mi się nie zgadzało. Mimo to nie uważałem jej za kompletnie wyssaną z palca. Intuicja podpowiadała, że dwie zakochane w sobie kobiety dokonały seryjnych morderstw. Nie mogłem tego tak zostawić. Zwłaszcza, że obie w dalszym ciągu pracowały z pacjentami i stanowiły potencjalne zagrożenie. Katie zajmowała się starszymi osobami w tej samej placówce. Gwen z kolei niemowlętami. Podobno wyznała dawnej partnerce, że marzy, by wyrzucić maleńkie dziecko przez okno. Ale jak udowodnić, że ktoś został zamordowany? Najlepiej zajrzeć do raportu z sekcji zwłok. Jednak w żadnym z wymienionych przypadków nie przeprowadzono jej. Czy to oznaczało, że już nie było szans na poznanie przyczyn śmierci pięciu kobiet? Na szczęście nie. Istniała jeszcze możliwość dokonania ekshumacji. Trzy z pięciu ofiar zostały pośmiertnie skremowane. Tylko Marguerite i Edith spoczęły w grobach. Śledczy mieli nadzieję, że wykopanie ich szczątków przyniesie jakiś przełom. Nic takiego się nie stało. Być może była to kwestia rozkładu zwłok. Być może sprawczynie zadbały, by nie pozostawić po sobie żadnych śladów. W każdym razie lekarz sądowy nie odnalazł nic, co potwierdzałoby udział osób trzecich. Zwrócił jednak uwagę na stan poszczególnych organów, zwłaszcza serca. W obu przypadkach ten narząd był w dość dobrej kondycji, biorąc pod uwagę wiek kobiet i ich choroby. Trochę kłóciło się to ze stwierdzeniem, że zmarły w wyniku zawału czy zatrzymania krążenia. Chociaż nie było to niemożliwe. Brak śladów świadczących o tym, że doszło do jakichkolwiek aktów przemocy. Brak DNA dawnych kochanek. Brak fragmentów materiału czy włókien na twarzach denatek. Mimo to patolog w raporcie z sekcji w rubryce Przyczyna zgonu wpisał zabójstwo. Na początku grudnia 1988 roku obie asystentki pielęgniarskie zostały aresztowane. Pojawił się problem. Policjanci mieli wyłącznie poszlaki. Bali się, że nie przejdą one w sądzie. O zabójstwach usłyszało przynajmniej kilka osób. Ofiary miały na twarzach ślady, które pasowałyby do schematu działania opisanego śledczym. Zmarły nagle, co teoretycznie można by wytłumaczyć podeszłym wiekiem i problemami zdrowotnymi. Ale kilka podobnych do siebie zgonów w krótkim odstępie wydawało się co najmniej podejrzane. Kluczowe okazały się zeznania Katie, która stała się najważniejszym świadkiem w sprawie. W obawie, że nagle zmieni zdanie i wycofa się ze swoich słów, prokurator zaproponował jej ugodę. Miała otrzymać wyłącznie dwa zarzuty. Morderstwo drugiego stopnia i planowanie popełnienia czynu o tym samym charakterze. Zgodziła się. Skazano ją na 40 lat pozbawienia wolności z możliwością warunkowego zwolnienia po odbyciu połowy kary. Gwen oskarżono o 5 morderstw pierwszego stopnia i jedno zaplanowanie. Groziło jej dożywocie. Proces ruszył w drugiej połowie 1989 roku. Na sali sądowej wspólniczka powtórzyła to, co powiedziała wcześniej policji i prokuratorowi. Obrońca wielokrotnie podkreślał, że oskarżenia nie można opierać wyłącznie na zeznaniach jednej osoby, ponadto zamieszanej w zbrodnie. Był niemal pewny, że jego klientka zostanie uznana za niewinną. W końcu w sprawie nie zgromadzono żadnych dowodów bezpośrednich, takich jak na przykład DNA. Specjalista badając zwłoki nie odnalazł ani jednego śladu potwierdzającego udział osób trzecich. W raportach z autopsji zmieniono przyczynę śmierci – zabójstwo. Jednak to twierdzenie oparto nie na samej sekcji, a na zeznaniach świadka. To wzbudziło ogromne kontrowersje i wątpliwości. Pojawiły się pytania, czy taki raport powinien mieć jakąś wartość dowodową. Jednym ze świadków była dziewczyna Gwen, ta, dla której zostawiła Katie. Również asystentka pielęgniarska, niegdyś pracująca w tym samym domu opieki. Na sali sądowej zeznała, że oskarżona przyznała jej się do wszystkich zbrodni.
Wcześniej, kiedy policja odwiedziła ich dom, partnerka wielokrotnie pytała, czy Gwen kogoś zabiła. Ta wszystkiemu zaprzeczyła. Powiedziała, że to jej dawna kochanka wszystko wymyśliła, by się na niej odegrać i zniszczyć jej życie. Od tamtego czasu była przerażona. Rozważała różne scenariusze, co może ją spotkać. Brała pod uwagę, że prawdopodobnie trafi do więzienia. Często powtarzała, że śledczy tak łatwo jej nie odpuszczą. Pewnego wieczoru znowu padło to samo pytanie. Zrobiłaś to? Nieoczekiwanie brunetka przyznała, że tak. Że to ona udusiła 6 osób. Podała nazwiska ofiar. Wśród nich była Marguerite, Martel, Mai, Belle i Edith. Nie wiadomo, kto w tej wersji miał być 6. osobą. Być może wcześniej wspomniana Wanda lub Ruth. Opowiedziała jeszcze o jednym szczególe. Razem ze swoją wspólniczką początkowo myślała nad zamordowaniem kogoś z personelu. Zgadzało się to z wersją Katie. Gwen powiedziała do świadka: chciałyśmy zabić ciebie. Kobieta zdała sobie sprawę, że niewiele brakowało, a być może znalazłaby się na liście ofiar. Ława przysięgłych dyskutowała 6 godzin nad tą sprawą. Ostateczny werdykt brzmiał: winna wszystkich zarzucanych jej czynów. Na początku października 1989 roku sąd wymierzył jej wyrok 5-krotnego dożywocia. Kobieta do dziś utrzymuje, że jest niewinna, że wszystko było misterną grą zorganizowaną przez porzuconą dziewczynę, która nie mogła poradzić sobie z odrzuceniem. Skazana na dożywocie opowiedziała tę samą historię, którą Woods zdradziła organom ścigania. Chodzi o moment, w którym obie leżały w łóżku. Nagle jedna z nich wyjęła broń i wymierzyła w tą drugą. Tyle, że w wersji Gwen to ona była ofiarą, a nie oprawczynią. U kobiety zdiagnozowano osobowość znaną pod angielską nazwą borderline. Psycholog określił ją jako typ nisko funkcjonujący. Jej system wartości i moralność nie są wystarczająco wykształcone. Podobnie jak poziom empatii, wyrafinowania czy inteligencji. Zdaniem eksperta to wynik przemocy doznanej w dzieciństwie. Wpłynęło na to wiele różnych czynników, choćby to, że we wczesnych latach nie doznała dotyku własnej matki. Jak już wspomniałem, jej ojciec uważał przecież, że kiedy kobiety noszą swoje dzieci na rękach, to wyrządzają im krzywdę. Nie zdawał sobie sprawy, że zabraniając tego kontaktu, zrobił córce dokładnie to, przed czym chciał ją uchronić. Psycholog porównał badaną do dziecka, które ma wiele braków wynikających ze sposobu wychowania. Za wszelką cenę próbowała je wypełnić. Dlatego łatwo przywiązywała się do ludzi. Wiązała się z osobami znacznie silniejszymi psychicznie, rządzącymi w relacjach. Potrzebowała przy swoim boku kogoś, od kogo mogła być zależna. Katie twierdziła, że była tą uległą, ale w rzeczywistości to ona rządziła w związkach. Potwierdzili to jej współpracownicy, czy nawet Ken. Stale wyrażała niezadowolenie z małżeństwa, nie zajmowała się domem czy dzieckiem. Wszystko spoczywało na barkach męża. Później go zdradzała. Mimo to, nawet przy rozwodzie, mogła liczyć na jego pomoc, bo owinęła go sobie wokół palca. W codziennym życiu używała różnych taktyk manipulacyjnych w celu uzyskania osobistych korzyści. Biorąc pod uwagę charakterystykę osobowości Gwen, nawet gdyby chciała, to raczej niemożliwe, aby zaplanowała zbrodnię. Nie wpadłaby na pomysł, by zabijać osoby, których imiona zaczynają się na konkretną literę. To znacznie wykraczało poza jej umiejętności i intelekt. To jednak nie oznacza, że nie byłaby zdolna do zabicia. Badanie psychologiczne wykazało, że jest to osoba głęboko amoralna i antyspołeczna. Potrzebowałoby tylko kogoś, kto konkretnie wskazałby, co ma zrobić. Na przykład taką Katie, u której zdiagnozowano osobowość narcystyczną i mitomanię, czyli patologiczne kłamanie. Psycholog dopatrzył się u niej też cech charakterystycznych dla psychopatów. Profesjonalna opinia brzmi, że byłaby w stanie zrobić wszystko, nawet pogrążyć samą siebie, by Gwen trafiła do końca życia do więzienia. Nigdy nie pogodziła się z jej odejściem. Wiele osób uważa, że przechytrzyła wymiar sprawiedliwości i zdecydowanie umniejszyła swoją rolę. Śledczy zdają sobie z tego sprawę, ale jednocześnie podkreślają, że nie mieli wyboru. W przeciwnym wypadku nikt nie odpowiedziałby za zabójstwa.
amerykański pisarz true crime Lowell Cofield w latach 90. napisał reportaż o tej sprawie pod tytułem Forever and Five Days. Uważa, że pomysłodawczynią i manipulatorką była Katie, która wykorzystała słabszą psychicznie kobietę do spełnienia swoich morderczych pragnień. Podobne zdanie ma kryminolog Christopher Barry Dee, autor książki Rozmowy z seryjnymi morderczyniami – Królowe zbrodni. Udało mu się porozmawiać zarówno z jedną skazaną, jak i z drugą. Katie nazwał próżną egocentryczką, która uwielbia zainteresowanie mediów. Kiedy opowiadała mu historię o swoim chłopaku, który okazał się dziewczyną, zwrócił uwagę na jej mimikę i zachowanie. Napisał: oczy i język ciała powiedziały mi wszystko. Niewinna mina, fałszywe łzy, spuszczone oczy, unikanie kontaktu wzrokowego, kiedy podawała szczegóły wymyślonej historyjki. Od czasu do czasu zerkała na mnie ukradkiem, by się przekonać, czy jej słowa brzmią przekonująco. Obserwowałem te nieszczere zachowania u bardzo wielu seryjnych zabójców, którzy usiłowali mnie nabierać. Kryminolog miał okazję podsłuchać rozmowę Katie z inną osadzoną tuż po skończeniu wywiadu. Kobieta zapytała drugiej: myślisz, że uwierzył we wszystko, co mu powiedziałam? Zupełnie jakby celowo go okłamała i zastanawiała się, czy dał się nabrać. Ekspert zwrócił uwagę na dość istotny szczegół – sposób, w jaki zamordowano ofiary. Jeśli naprawdę wykorzystano metodę opisaną przez kobietę, to dusicielką musiała być osoba odznaczająca się sporą siłą fizyczną. Gwen była dość drobna, szczuplejsza i niższa od Katie. Autor książki zasugerował, że to ta druga miała do tego większe predyspozycje. W więziennych murach Katie odnalazła się dość dobrze. Nawiązała przynajmniej jeden romans z inną osadzoną. Zdobyła kilka koleżanek. Pewnego wieczoru przyznała, że to ona dopuściła się wszystkich zabójstw i wrobiła Gwen w akcie zemsty za jej porzucenie. Czy w końcu powiedziała prawdę? Czy może wymyśliła kolejną historię, by zyskać szacunek innych skazanych? Może chciała sprawić, by zaczęły się jej obawiać? Jeśli Gwen jest niewinna, to czemu w takim razie przyznała się swojej drugiej dziewczynie? Kto zabił? Jaką konkretną rolę pełniła każda z nich? Czy te zbrodnie w ogóle miały miejsce? W tej sprawie wciąż pozostaje więcej pytań niż odpowiedzi. Dziś Katie jest już na wolności. Wyszła w styczniu 2020 roku, po 30 latach od skazania. Zamieszkała w domu swojej siostry w Karolinie Południowej. Lokalni policjanci nie zostali w żaden sposób poinformowani, że w okolicy pojawi się seryjna morderczyni. Dowiedzieli się zaledwie dzień przed jej wyjściem, natrafiając na artykuł prasowy. Podobnie jak mieszkańcy. Śledczy, którzy 3 dekady wcześniej wielokrotnie ją przesłuchiwali, obawiają się, że w dalszym ciągu może być niebezpieczna. Gwen natomiast nigdy nie wyjdzie na wolność. W jej przypadku sąd nie przewidział możliwości warunkowego zwolnienia. Dziękuję za wysłuchanie odcinka Kryminatorium. Przypominam, że nowe podcasty pojawiają się na Spotify, YouTube i wszystkich aplikacjach podcastowych w każdy poniedziałek. Zachęcam do zaobserwowania podcastu, szczególnie na Spotify, i wystawienia oceny 5 gwiazdek, jeżeli podcast Ci się podobał. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Książka autorstwa Lowella Cofila pod tytułem Forever and Five Days, wydana w Nowym Jorku w 1992 roku. Książka autorstwa Christophera Barry'ego Dee pod tytułem Rozmowy z seryjnymi morderczyniami, Królowe zbrodni, wydana w 2020 roku przez warszawskie wydawnictwo Czarna Owca. Serial pod tytułem The Serial Killers, odcinek 11, wyemitowany po raz pierwszy w 1995 roku.